Słońce. Spotkania medyczne imienia Krystyny Bochenek. Dzień dobry, witamy Państwa na 252 spotkaniach medycznych imienia Krystyny Bochenek, a kłaniają się nisko Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego i Anna Sojka, Polskie Radio Katowice. Dzień dobry. A naszym gościem jest dr Jarosław Strzelczyk, ginekolog pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Tematem będzie rak, będzie nowotwór, ten zdradliwy, podstępny, który nas zwodzi i który usiłuje nas wywieźć w pole. Kiedy i dlaczego mu się to udaje, o tym będzie mówił pan doktor. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom. Panie doktorze, z Pana punktu widzenia, no trochę dzisiaj będziemy mówili więcej o kobietach jednak i o schorzeniach kobiet. Jakie są największe zdrowotne grzechy Polek? Właśnie z punktu widzenia Pana specjalności. Myślę, że jesteśmy taką samą populacją jak każda inna na świecie nawet, a zwłaszcza dorównujemy już w tej chwili tym społeczeństwom z krajów, jak to mówią, wysoko rozwiniętych. I tutaj właśnie pada wątpliwość, czy naprawdę są to kraje wysoko rozwinięte, skoro tak wiele mamy chorób, tak wiele jest do zrobienia między pacjentkami, wśród pacjentek, czy może moglibyśmy jeszcze coś poradzić? Czy Polki mają grzechy? Jak każde kobiety. Natomiast musimy sobie powiedzieć o generalnych rzeczach, takich jak żywienie, jak profilaktyka, jak leczenie, jak skrupulatność w leczeniu, jak dbałość przede wszystkim o to, żeby stale i permanentnie pilnować swojego zdrowia. Mówi się czasami, że kobiety są po prostu tak zagonione, mają tyle na głowie, zajmują się całym domem, pracują zawodowo, ogarniają sprawy rodzinne, że najzwyklej w świecie brakuje im dla samych siebie czasu. No tak, ale myślę, że jeżeli te kobiety pracują w domu, to mają bardzo silne wsparcie w postaci mężczyzn. Tutaj myślę, że będziemy mówić o tym wsparciu męskim, natomiast w moim przekonaniu trzeba to jednak planować. Planować działania profilaktyczne i działania prozdrowotne i myśleć o tym, że co się będzie działo. Taka mądra książka wyszła, Rak, cesarz chorób wszelakich. I autor tej książki mówi, że 30% zależy od środowiska, 30% zależy od infekcji, a tylko jakaś niewielka część i tkwi w nas samych. Więc jeżeli mamy wpływ na, albo będziemy mieć wpływ na środowisko, jeżeli będziemy skutecznie chronić się przed zakażeniami, może coś uda się zrobić. Z drugiej strony, panie doktorze, jednak no, mówi się, stare powiedzenie mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie. Ciągle mamy z tym problem, żeby przekonać mamy, że pójście do ginekologa z dziewczynką 13, 14 czy 15-letnią to nie jest nic strasznego. To nie jest jakiś objaw rozwiązłości albo nakłaniania jej do podjęcia aktywności seksualnej. Że to jest po prostu lekarz jak każdy inny i choroby, schorzenia jak każde inne. Całkowicie się zgadzam, ale trzeba to dziecko przygotować. To nie jest tak, że ono pójdzie, mamusi wpadnie do głowy, idziemy dzisiaj do ginekologa, bo ciebie ciągle boli brzuszek. To nie jest tak. Ja obserwuję te dziewczynki, które trafiają czasami na oddział, czy trafiają do poradni i są wylęknione. One są zagubione w tym wszystkim, że muszą właściwie w tym momencie dotknąć rzeczy bardzo intymnej, o których mówią koleżanki, ale mówią w zupełnie inny sposób.
I może dotarcie właśnie do tych dzieci w szkołach, to nie będzie, jak kiedyś pamiętam, wychowanie seksualne, ale będzie prosta rozmowa nauczyciela, czy prosta rozmowa rodzica z dzieckiem. Słuchaj, jaki masz problem? Chodź, spróbuję ci pomóc. Ale panie doktorze, też wiadomo, że to wychowanie seksualne, nazwijmy to, szwankuje. Ja już nie mówię o takim pełnym programie, ale mamy kilka pokoleń, nie wiem, Polek jednak, ja nie powiem, że niewyedukowanych, ale jednak troszkę wciąż zawstydzonych i niechętnie odwiedzających właśnie lekarza tej specjalności. Bo prościej jest poszukać informacji w internecie, w wujku Google'u albo od u sąsiadki. Koleżanek, tak. Od sąsiadki niż u specjalisty. Z ust niektórych pacjentek słyszę, że panie doktorze, to wyjście do pana to graniczy tutaj z wejściem na Mount Everest prawie. Dla mnie jest to olbrzymie nie tylko przeżycie, ale również jest to coś, na co ja muszę sobie zaplanować, to o czym mówiliśmy na początku, to do czego muszę, to co muszę zaakceptować. Myślę, że to tkwi w nas. Jednak opieka, ochrona własnego zdrowia tkwi w nas. Trzeba tylko to rozbudzić. Jeszcze więcej. Zatem jak powinien wyglądać kalendarz kobiety? No, musimy pewnie to podzielić na jakieś takie wiekowe okresy. W naszych gremiach, powiedzmy, lekarskich mówi się o tym, że no, czy dziewczynkę musimy ciągnąć do ginekologa. Tu bym specjalnie nie ingerował, natomiast jeżeli dziecko ma problemy diagnostyczne oczywiście, to trzeba będzie z tym dzieckiem iść. Jeżeli boli brzuszek, czy boli, czy ma nieregularne miesiączki, czy krwawienia, czy pokazują się guzy nierzadko, no wiadomą rzeczą jest, że ten ginekolog musi być odwiedzony wcześniej. Co zrobić, jeżeli kobieta, która rozpoczęła życie płciowe, opiera swoje informacje o koleżanki czy o internet? Tu zaczynamy wchodzić na niebezpieczny teren. Dlaczego? I może najpierw powiem, że taka dziewczyna, która decyduje się na rozpoczęcie życia płciowego, zdecydowanie i bezwzględnie powinna odwiedzić ginekologa. Dlatego, że ona, jak przychodzi na tą pierwszą wizytę, to jest na tyle wyedukowana, że nawet prosi o leki antykoncepcyjne. Nie jest to grzech, nie jest to w żaden sposób naganne. Myślę, że myślenie tych dziewcząt, żeby wyjść, mieć z tego życia pewne doświadczenia i z drugiej strony mieć jakieś doświadczenia na przyszłość, bo przecież prawie wszystkie zostaną matkami, one muszą wiedzieć o tym, jak się zachować, w którym momencie przyjmować leki, co zrobić ze sobą, kiedy się coś dzieje. Więc ta kobieta powinna zdecydowanie przyjść do ginekologa. I te dziewczyny się zgłaszają. Może w małym procencie, ale są już takie kobiety. Następnym etapem, jeżeli kobieta rozpoczęła już życie płciowe, koniecznie uważam, że ta wizyta raz do roku powinna się odbyć. Co powinna zrobić kobieta w międzyczasie? Bo to nie jest tylko obserwować się. Obserwować, kiedy występują miesiączki, kiedy występują jakieś zaburzenia w miesiączkowaniu, a może stres, a może leki, a może szkoła, a może jeszcze coś innego. To powinno być zanotowane nawet. Ja mówię pacjentkom, proszę pani, będzie nam się pięknie dyskutowało, jeżeli pani przyjdzie z notatkami. Do mnie to jest żaden wstyd, bo wtedy nasza rozmowa będzie uporządkowana, ja wtedy więcej informacji przekażę. A panie doktorze, czy jest taki wiek, kiedy już możemy sobie odpuścić? Nie, już nie musimy iść do ginekologa. Najstarszą kobietę, jaką operowałem, miała 95 lat.
i żebyście Państwo widzieli, jaką ona miała chęć życia. To po prostu aż przyjemnie było patrzeć na nią. To była wulkan energii. W tym okresie pomenopauzalnym ginekolog jak najbardziej wskazany. Chciałem przez to powiedzieć, kiedy? Zawsze. Zawsze, co roku. Różne kraje dopuszczają różne badania w tym okresie. Najczęściej mówimy o badaniach cytologicznych. W naszym kraju przyjęło się, że raz na 3 lata. Tak, płatnik, czyli nasz NFZ, na wniosek oczywiście gremiów medycznych przyjął. Każdy ma swoje oceny. Ja uważam, że ta ocena cytologiczna w naszych polskich warunkach, które są powiedzmy takie troszkę niedoskonałe, powinna się odbywać raz do roku. Natomiast odbywają się targi, czy kobieta ma badać piersi sobie sama, czy nie. Tak. Tak. Jest taki przedział w cyklu, kiedy kobieta powinna te piersi zbadać. To jest, ja mówię zawsze, że okres miesiączki, czy tuż po miesiączce, to jest taki, kiedy kobieta się zeruje. I wtedy najłatwiej jest wybadać rzeczy, które są uwypuklone. Mówi się, czy badanie USG. Tak, pod warunkiem, że znajduje się jakąś zmianę i to pociąga za sobą następne, czy to badania mamograficzne, czy też badania hormonów, czy markerów nowotworowych. Ale badać się tak, co roku, w międzyczasie badać sobie piersi, przyjmować badania cytologiczne z pokorą i zrozumieniem, bo to tylko dla Was, kobiety. I oczywiście mammografia po 49 roku życia, kiedy to w Polsce jest zagwarantowane przez płatnika. Trzeba zwrócić też uwagę na to, że większość tych badań profilaktycznych, które pan doktor przed chwilą wymienił, są kompletnie bezbolesne, nieinwazyjne, i nawet nie są jakoś tak specjalnie przykre dla kobiety, bo umówmy się, czy USG, czy ta mammografia, różnie to bywa, to zależy od jakby budowy kobiety, ale to nie są jakieś takie wyjątkowo ani wstydliwe, ani bolesne badania. My nie wyważamy otwartych drzwi, to już zostało sprawdzone. To przez lata przetestowały społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, tam gdzie ta profilaktyka znacznie wcześniej została wprowadzona. Przyjęto taki system, żeby tym kobietom pomóc w zakresie wykrywania chorób nowotworowych. Nawet jeżeli się zdarzy drobna dolegliwość związana z przyjazdem do poradni czy z samym badaniem, uwierzcie mi, że to jest nic w porównaniu do sukcesu, jakim jest odbycie tego badania. A panie doktorze, jeśli chodzi, wracając do cytologii i do kobiet po 60 roku życia, bo to jest ta druga grupa, u której najczęściej wykrywa się raka szyjki macicy. Tą cytologię trzeba robić. To trzeba jasno powiedzieć paniom, prawda? Koniecznie. Cytologia bezwzględnie. Przyjąłem taką zasadę w oddziale, który prowadzę, że pacjentka zgłaszająca się do operacji powinna mieć badanie cytologiczne aktualne i badanie mammograficzne. Właśnie w odniesieniu do tych pacjentek 60, czy tych pacjentek, które te badania mają wykonać. No tak, zwłaszcza, że żyjemy coraz dłużej, jednak tych starszych pacjentek przybywa, prawda? Zdecydowanie przybywa też pacjentek tych, które są niepełnosprawne. I do tych pacjentek szczególną opieką musimy otoczyć, żeby im pomóc. Ja pamiętam, że były takie akcje, gdzie dowożono nawet pacjentki na badania cytologiczne, na badanie mammograficzne. Chcę tutaj powiedzieć, że zobaczcie Państwo, jakim szerokim frontem wychodzimy do kobiet, żeby tylko pomóc, żeby tylko znaleźć możliwość przebadania tych pacjentek.
Front szeroki, możliwości są, tymczasem statystyki są bezlitosne. Cytologię wykonuje 1/3 Polek. Znowu liczy się ten element negocjacji i przekonania kobiety, żeby poszła do badania. Przecież tak naprawdę nie musi mieć kontaktów w momencie badania cytologicznego z lekarzem, jeżeli bardzo opiera się temu lekarzowi. Natomiast bardzo dużą pomocą w tych badaniach dają, pomoc w tych badaniach dają panie położne, które to one stoją na pierwszej linii, to one przekonują, to one pobierają badanie cytologiczne i to one właściwie kierują pacjentki dalej. To jest ich olbrzymia zasługa. Czyli panie doktorze, możemy powiedzieć jasno i wyraźnie, że badanie cytologiczne jest badaniem na wagę zdrowia i życia? Zdecydowanie tak. Znowu wrócę do tych społeczeństw, które mają to wszystko wyliczone. Każde euro czy każdy dolar jest, powiedzmy, na wagę złota i w pewnym sensie dosłownie. I proszę zobaczyć, ile kosztuje badanie cytologiczne. A ile będzie kosztowało leczenie kobiety, która ma raka szyjki macicy? Począwszy od pierwszego badania, skończywszy na radioterapii czy na chemioradioterapii. To są olbrzymie pieniądze. My nie liczymy tego. Nikt z nas nie zwraca się jeszcze tak. Muszę tu powiedzieć, że nasze państwo w tym zakresie dużo robi. Gdybyśmy tak mieli z własnej kieszeni za to płacić, nie wiem, jakby to było. Proszę powiedzieć, w jakim zwykle momencie przychodzą panie, jeśli mają, nie wiem, właśnie raka szyjki macicy, bo one często, te objawy no, są lekceważone, może przejdzie, może to minie. Jak z pana doświadczenia to wynika? Niestety muszę powiedzieć tutaj, że najwięcej kobiet zgłasza się z rakiem szyjki macicy w momencie, kiedy ten nowotwór jest nieoperacyjny. Ja mówię tej pacjentce, która bardzo często zdarza się, że kiedy pani była ostatni raz u ginekologa? A no panie doktorze, jak rodziłam dzieci. Czyli 20 lat temu? Co najmniej, albo i więcej. No to proszę pani, czy pani nie umiała sobie odpowiedzieć na to pytanie, że tam się też może coś dziać? No wie pan, no, człowiek zapracowany, tutaj zagoniony, tutaj mąż, gdzie rodzina, dzieci. No, nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że to trzeba poświęcić jakąś uwagę. Kiedy? Trzeci stopień, niestety. I tu niestety muszę powiedzieć pacjentce zawsze, proszę pani, pani już nie potrzebuje mojej pomocy. Pani ją straciła. A może zróbmy tak, żeby udało się więcej odwiedzić tych kobiet i zrobić dla nich coś na tej pierwszej linii frontu leczenia. No i tutaj doszliśmy do momentu, który chyba będzie clue naszej dzisiejszej rozmowy, bo w ten sposób ją zapowiadałyśmy. Czy to rzeczywiście jest tak, że te nowotwory, czy to rak szyjki macicy, czy rak jajnika, one bardzo często nie dają prawie żadnych objawów, że są tak podstępne, że przez długi czas kobiecie się wydaje, że się nic nie dzieje, że jest zdrowa. Tak, bardzo podstępne, zwłaszcza, że zaczynają boleć, kiedy już jest naprawdę nowotwór zaawansowany. Ale weźmy pod uwagę tak, rak jajnika na przykład, to co nam chirurgom sprawia też olbrzymie kłopoty i jest to olbrzymie wyzwanie rak jajnika. Bardzo często ja rozmawiam z moimi kolegami z poradni i mówię im, zobacz, przychodzi do ciebie pacjentka 60-letnia i ona
mówi, że ma kaszel. Kiedy ty badasz jej brzuch? A wystarczy, że ta pani się położy, to nagle przerażenie. Ona ten brzuch ma, wystaje ponad poziom klatki piersiowej. Co to znaczy? To znaczy, że dzieje się coś niedobrego w tym brzuchu. Może wystarczy prosta obserwacja. Zwrócenie uwagi swojej mamie, teściowej czy znajomej. Teściowej to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zakładamy, no to żart, że jest oczywiście. To dobra kobieta. Żart prowadzącego. Prawda, ale... Żenujący żart prowadzącego. Ja proponuję i niech proszę zwrócić uwagę na to, że no pani to ma za duży ten brzuszek, chyba nie przeszkadza to pani. A no, mam kłopoty ze schylaniem, ale pójdę do lekarza, to się okaże. No. Lekarzowi nie pokazuje tego brzucha. Te takie przepastne spódnice sięgają czasami pod piersi, a tam czasami nie widać tego, co się kryje. Czyli kaszel, panie doktorze, ten duży brzuch, to jest znak, że to może być jajnik? Już mamy bardzo dużo informacji. Czy to jest jajnik? Może to być niewydolność krążenia, może to być marskość wątroby. Tego nie wiemy, ale warto zwrócić na to uwagę. Pacjentek jest bardzo dużo. Jakie są jeszcze symptomy, które powinny nas zaniepokoić? No tak, wiążąc to z powiedzmy z narządem rodnym czy z drogami rodnymi, to są różnego rodzaju krwawienia, prawda? Nieregularne krwawienia, które niepokoją kobiety. No każde krwawienie, które występuje 6 miesięcy po menopauzie, jest już bardzo przez nas podejrzane. Kierujemy taką pacjentkę od razu do działań diagnostycznych. Przeróżnego rodzaju upławy wodniste, wodnisto-krwiste, to też jest jakiś sygnał, że w obrębie tego narządu rodnego czy dróg rodnych coś się dzieje. Świąt sromu, kiedy obserwujemy raka sromu, prawda, może być też takim systemem, też takim, powiedzmy, sygnałem. Proszę zwrócić uwagę, ile kobiet po 60 roku życia ogląda sobie srom? No chyba mało. Niewiele, chyba że mają bardzo silne dolegliwości, wtedy, ale przy nikłych dolegliwościach, my obserwujemy na tym sromie nawet bardzo duże guzy. Coś jeszcze z tych sygnałów, które powinny nas zaniepokoić i które powinny absolutnie skłonić nas do pójścia do lekarza? Mogę mieć tutaj na myśli taką rzecz jak powiększanie się obwodu brzucha. To już mówiłem. Tak. To może być powiedzmy w postaci guza. Guza, które nie mówiliśmy, bo my cały czas w tej chwili mówiliśmy przez duży brzuch, rozumieliśmy, może tak powiem, wodobrzusze, prawda? Tutaj sam guz może być powodować takie objawy jak ucisk na odbytnicę, zaparcia, ucisk na pęcherz moczowy, czasami krwisty mocz, to może powodować niestety w znacznym stopniu utrudnienie życia. Panie doktorze, bo już powiedzieliśmy o raku jajnika, szyjki macicy. Powiedzmy jeszcze o raku piersi, właśnie w tym okresie pomenopauzalnym. Czy tutaj są statystyki troszkę łaskawsze? Czy tak samo jesteśmy narażone i czy tak samo trzeba się badać? Nie ma zmiłuj się. Trzeba. Badać się trzeba. Przede wszystkim ta wiodąca mamografia, która sprawia, że udaje nam się wykrywać te wszystkie zmiany i powodować, że one są pod naszą kontrolą. Prawda? Wykrycie zmiany to jest już, ja się śmieję, panie doktorze, pacjentka się czasami pyta, co ja teraz zrobię? Teraz to pani pójdzie jak po sznureczku. Pójdzie pani tam,
tam i tam. I jak pani będzie po tym wszystkim, to pani przyjdzie do mnie pochwalić się, co pani zrobiła. Panie doktorze, zatrzymajmy się na moment przy tej mammografii, bo tutaj pojawiają się czasami wątpliwości, czy warto korzystać z takich akcji ogólnodostępnych, na które dostajemy zaproszenia, albo nie wiem, na jakiejś imprezie stoi tak zwany mammobus, można wejść, nie zapisując się wcześniej, zrobić takie badanie. Bo są takie osoby, które twierdzą, że te takie, że tak powiem, jeżdżące aparaty nie są na tyle dobre i na tyle czułe, że mogą przekłamywać po prostu wyniki i że nie należy mieć do nich zaufania i że trzeba szukać takich miejsc stacjonarnych, sprawdzonych. Co pan o tym myśli? Tak, powiem tak. Moja żona ostatnio otrzymała telefon z zaproszeniem na taką właśnie, na takie właśnie badanie do mammobusu. W pierwszych słowach pani powiedziała jej, że mają bardzo dobry sprzęt, żeby się nie bała, że coś zostanie pominięte, czy coś zostanie przeoczone. Myślę, że dokonaliśmy i tak skoku, że ten poziom diagnostyki się wyrównuje. I dzisiaj królują aparaty cyfrowe. Adaptacja takiego aparatu, myślę, że jest dopuszczalna wszędzie. Także ja uważam, że należy korzystać z każdej możliwości. A dzisiaj to odpowiednie gremia decydują o tym, czy dopuścić dany aparat do użytku, czy nie. Bo mieliśmy już kilka wpadek i lepiej teraz dmuchać na zimne. Panie doktorze, że mamy też takie sytuacje u kobiet, kiedy są po operacjach, mają usunięte wszystkie narządy, tak się mówi to popularnie. Czy też te kobiety powinny chodzić na badania ginekologiczne i dlaczego? Zdecydowanie tak, bo została jeszcze przecież pochwa, został srąb, rozmawialiśmy o tym przed chwileczką, piersi, prawda? A poza tym kobiety nierzadko demonstrują objawy, których chętnie by pozbyły się. Myślę tutaj o objawach wypadowych na przykład. Dzisiaj szeroko rekomenduje się znowu te badania po pewnych perturbacjach wywołanych przez badania amerykańskie, gdzie okazało się, że te podawanie tych dodatkowych hormonów było niezręczne i wywołało wiele chorób. Nie do końca. Okazało się, przeanalizowano to wszystko i estrogeny tak, bo o tych hormonach rozmawiamy, tak one dają dowód na to, że ich stosowanie powoduje regulację gospodarki zarówno węglowodanowej, jak i działa na układ krwionośny, działa na układ sercowo-naczyniowy, działa na skórę, działa na nasz mózg. Także poprawia te procesy kognitywne, czyli poznawcze. Jest wiele pozytywów. Kiedy skończyć? Zapewne pada pytanie. Na obecnie mówi się, że można zawsze. Do śmierci. Co się okaże? To zobaczymy. Tego nie wiemy. No pacjentka też już nie będzie wiedziała. Myślę, że nie o to chodzi. Chodzi o to, że będą się dobrze czuły. I ja jestem zwolennikiem terapii hormonalnej, dlatego że obserwuję te kobiety, które, zwłaszcza w sferze psychiki, które mówią, że panie doktorze, mnie psychiatra powiedział, że ja się już do niczego nie nadaję. No dobrze, niech pani weźmie sobie, spróbuje oczywiście po przebadaniu i trzeba spełnić kilka ważnych elementów. To proszę powiedzieć, jakie? Kobieta, no przede wszystkim badanie ginekologiczne, następnie badanie cytologiczne, następnie badanie mammograficzne, badanie cholesterolu, badanie cukru. No i to są elementy, które trzeba wziąć pod uwagę. Przepisując hormonalną terapię zastępczą, tak? Oczywiście, że tak.
A proszę powiedzieć, czy jeśli kobieta przez ileś lat zmagała się z tymi wypadowymi objawiami, no po prostu źle się czuła, źle to znosiła, no i mówi dość. Ma lat 60 na przykład i przez 10 lat już jest w okresie menopauzy. Czy może zacząć taką terapię? Czy to jest już za późno, że powinno się ją wprowadzać jakby no, bezpośrednio po wejściu w okres menopauzy? Zdecydowanie zaraz po wejściu. Po wyjściu, po pokonaniu menopauzy, prawda? To zaraz. To są badania naukowe, które są poparte wieloma pracami mówiącymi o tym, że mniej powikłań przede wszystkim jest u kobiet, które kontynuują, że tak powiem, po zakończeniu miesiączkowania te hormony. Natomiast później pojawiają się przeróżne powikłania i lepiej być tutaj bardzo mocno precyzyjnym i starannym w ocenie, czy pacjentka naprawdę potrzebuje tej terapii w takim wydaniu. Właśnie tutaj, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, też internety przeglądałam i na jednym z forów taka zmartwiona córka pyta innych uczestników, mama ma 63 lata, nic nie bierze. Czy to dobrze, czy źle, bo ona nie wie. Czy to jest tak, że wszystkie kobiety muszą? Nie, absolutnie. Te kobiety są przekonane o tym. Mam pacjentki, które przychodzą do mnie od 20 lat i od 20 one zaczęły brać w wieku 50 lat. Powiedziały, że niech pan sobie nie wyobraża, żeby mi nie przepisać hormonów. Ja się przy tym dobrze czuję, ja chcę to brać i proszę dalej mi przepisywać takie hormony, jakie brałam do tej pory. A nie są to małe dawki. Ja się bronię przed tym, ja się zastanawiam cały czas, ja im tłumaczę. Nie. To ta pacjentka, o której mówiłem właśnie, że ona wymagała psychiatry i była u psychiatry. Po kilku miesiącach terapii hormonalnej nastąpiła całkowita przemiana. Także tam te hormony mają wpływ. No panie doktorze, ja teraz będę troszkę pana zaczepiać. No ale jak to jest? Bo pan mówi, że tę terapię powinno się zapisywać od razu po wyjściu z menopauzy, tak? Dobrze to teraz nazywam? Po pojawieniu się pierwszych objawów wypadowych. No dobrze, ale to jest tak, że no, zaczyna się coś dziać. I nie wiemy, czy to potrwa miesiąc, czy dwa, czy trzy, czy przejdzie, czy sobie poradzimy, czy to będzie nam tak przeszkadzało w życiu, że nie będziemy mogli funkcjonować normalnie, czy to będzie jakiś taki towarzysz, z którym sobie poradzimy. Jeśli od razu zastosujemy terapię, no to być może organizm sam sobie dałby sobie radę, a tymczasem no, my go tą chemią jednak będziemy cały czas futrować. Tak, dwie rzeczy, o których zaczęliśmy rozmawiać. Czy po menopauzie, a jak objawy wypadowe występują przed menopauzą, to nie stosować, tylko leki o innym składzie, o innym przekroju. Z kolei, jeżeli ta kobieta chce brać te hormony i ona się dobrze czuje, to dlaczego nie? Proszę bardzo, niech pani bierze, jeżeli się pani dobrze czuje. Panie doktorze, kiedy ja mogę przerwać? Kiedy pani sobie życzy? Proszę pamiętać tylko, że w tym momencie zaczęła pani brać, dobrze się pani czuje, ale i po odstawieniu mogą objawy wrócić. Można wrócić wtedy do terapii? I tu jest kolejne niestety. Można wrócić, ale pod pewnymi, że tak powiem, zastrzeżeniami. Trzeba pacjentkę poinformować, że niestety mogą wrócić, mogą się pojawić, niestety, ale negatywne historie. Czyli co się może wydarzyć? No przede wszystkim opisywana jest, lekarze to tak ładnie nazywają, zwiększona ilość incydentów sercowo-naczyniowych.
No jednak. A panie doktorze, bo bardzo dużo jest takich środków roślinnych, które są zalecane kobietom w okresie menopauzy, po menopauzie. Co pan o nich sądzi? Soja czy warto? Króluje, prawda? Tak, soja. Czy to rzeczywiście warto, czy to jest tylko tak działa na naszą psychikę? Już do psychiatry nie musimy iść wtedy. Nie wiem, i teraz nie wiem, czy biorąc tylko leki, że, czy to wystarczy, czy skład tych leków zabezpiecza tą... No nie wiem właśnie, jakie to jest działanie, jak pan sądzi. Ustąpienie tych dolegliwości. Natomiast to mam taką ocenę. Ja tu, broń Boże, nie chcę nastawać na ani reklamować tych środków. Ja po prostu widzę, jak działają u 10%. Tak to oceniam. Szczęściary te 10%. Dokładnie, dokładnie. Nie muszą chodzić, iść do lekarza, nie muszą kupować powiedzmy leków, które są refundowane, tylko pójdą sobie i kupią lek roślinny, w których też są estrogeny, tylko troszeczkę inne, bo to są fitoestrogeny. My również znamy moc tych estrogenów i okazuje się, że to nie są wcale leki, które, znaczy substancje, które działają słabo. Czy nie są obojętne? Nie są to takie leki. Nie wiem do końca, ile jest tego danej substancji w kończynce, no ale mogę przypuszczać, że skoro u danej pacjentki nastąpiła poprawa, czyli warto brać kończynkę. Panie doktorze, chciałabym, żebyśmy na moment zatrzymali się przy kobietach z tak zwanej grupy zwiększonego ryzyka. To znaczy takich, u których w rodzinie występował rak, występowały nowotwory. To jest spora grupa i to jest grupa, która absolutnie nie powinna zaniechać badania. Tak. I ta grupa powinna być brana pod uwagę przy zastosowaniu terapii, wszelakich terapii hormonalnych, prawda? To jest ta grupa, która powinna mieć częściej wdrożony screening, czyli te badania przesiewowe. To jest ta grupa, która powinna zgłaszać się częściej do lekarza i to powinno być wykonywane. Natomiast myślę, że co możemy wziąć pod uwagę u tych pacjentek? O, w raku piersi to zostało dość precyzyjnie określone, prawda? Co do pacjentek z pierwszej linii, drugiej linii rodzinnej, prawda? Raku piersi, tak. O genetycznym, no właśnie. No, ja bym to rozumiał inaczej. Bo mówi się o tym, że 10% jest tylko raków genetycznych, prawda? Chociaż my stosujemy na przykład, w tej chwili wszedł taki program do oceny BRCA i to jest duża sprawa. Naprawdę wdrożyliśmy go u nas w szpitalu i dzięki temu kobiety zyskują nową szansę leczenia. Ale wracając do początku tematu, genetyka. Ta genetyka musi spotkać na swojej drodze dodatkowe elementy, które usprawnią powstanie tego nowotworu. To nie jest taka prosta sprawa, bo w pierwszej części pojawiają się jakieś mutacje, jedna taka, druga taka, ale później pojawia się mutacja, która ukierunkowuje daną komórkę na powstanie tego nowotworu. Ale jak już ta mutacja jest, no to ten nowotwór łatwiej powstaje wtedy, prawda? A te badania genetyczne, które są proste, są badania z krwi. Kiedy wykonać, panie? No nie do końca. Nie takie proste, ale nie takie skomplikowane nie też. Czy tak. Badanie samo, no, ja wiem, mówię tak, że niebolesne, no, że i łatwe dla kobiety, dla pacjentki. Ale tak, kiedy tak. wykonać? Jest chora siostra, ojciec miał, nie wiem, raka prostaty, siostra raka piersi. Tu możemy dwie rzeczy bym rozdzielił. Kiedy wykonać badanie genetyczne? Na pewno przy obciążeniach przeróżnego, jeżeli jest to, co zostało stwierdzone, jeżeli jest rak piersi i rak jajnika, zdecydowanie byłbym skłonny za tym, żeby to badanie wykonać. Natomiast jest
cała gama nowotworów, które mają precyzyjnie ocenione już zmiany w markerach nowotworowych, które występują, które są śledzone w tej chwili dość rzadko, ale są już, prawda? I te oceny będą coraz szerzej dokonywane, bo powiedziała pani rak jelita. Na raka jajnika też już mamy markery genetyczne. Rak, zwłaszcza to mówię o tych dziedzicznych rakach jelita grubego, prawda? Na właściwie każdy nowotwór ma ocenioną już taką ocenę genetyczną. Ja się ostatnio przestraszyłam, bo moja całkiem zdrowa koleżanka bez żadnych obciążeń rodzinnych, nowotworowych, ona była zdziwiona, jak to ty sobie markerów nie robisz? I powiem szczerze, tak się zastanawiam. A dlaczego ma pani te markery robić? No właśnie. Musi być to poparte jakimś przypadkiem, czy to w rodzinie, czy to może w środowisku, czy to może w to, co powiedziałem na początku, czy w otoczeniu infekcyjnym. Dopiero wtedy. Oczywiście ja ukierunkowuję, zaczynam stosować tą diagnostykę, prawda, różnicową, jeżeli mam ukształtowane pojęcie, czego będę szukał. Bo wydawanie pieniędzy na prawo i lewo no, niczym się nie kojarzy, ani z dobrą medycyną, ani z korzyścią dla pacjenta. No to i strach chyba, jakaś obawa, jakaś czujność chyba przemawia przez osoby, które no, wydają na to pieniądze, no bo to robią odpłatnie, prawda? No tak, no to tak jak z jedzeniem witamin. Jeżeli, czy panie doktorze, czy ja mam brać witaminy? Jeżeli pani lubi. Dobrze. Panie doktorze, porozmawiajmy zatem o seksie. Który jest też witaminą. Tak jest. Wydzielają się endorfiny wtedy jak złoto również. Jak to jest z tym seksem u osób, nazwijmy to, dojrzałych? Bo umówmy się, w zdecydowanej większości przypadków ta ochota jest mniejsza. Rozumiem, że mam występować w roli seksuologa w tym momencie. Bo... Ale no przychodzą panie do gabinetu, no panie doktorze. Jak to jest temat, który tabu? Bardzo rzadko się pojawia w rozmowach. Jeżeli się pojawia, to u młodych dziewcząt. I to naprawdę w niewielu przypadkach, kiedy one no, kierują, już zdesperowane są okrutnie i kierują. Ja wtedy kieruję je do odpowiednich koleżanek, kolegów. Ale nie zabrania pan seksu 60+, wręcz przeciwnie chyba. No. Myślę, że to, o czym rozmawialiśmy na początku, że ważna jest głowa. A już nie będziemy rozmawiać, myślę, o punkcie G, ale ktoś powiedział, że punkt G jest w głowie. Ja tam znam powiedzenie, że punkt G jest w słowie shopping, no ale niech będzie, że w głowie. Ale to dalej głowa. Co kupię, żeby to G się znalazło? Uprawiać seks. Jeśli się ma na to ochotę, ma możliwości, jest z tego radość i przyjemność. Zdecydowanie tak. Panie doktorze, no to na moment wróćmy jeszcze do tych spraw przykrych. Czy są tak zwane nowotwory kobiece, które dopiero widać w przerzutach, które nie dają na początku żadnych objawów i dopiero jak badacie pacjentkę i znajdujecie ten nowotwór w innych narządach, to się okazuje, że wszystko zaczęło się w narządach kobiecych? To jest bardzo trudne, dlatego że chirurg otwierając brzuch podejrzany o chorobę nowotworową nie wie, co tam zostanie. Może tam zastać nowotwór wychodzący z pęcherza. Może, ja mówię tylko o jamie brzusznej, prawda? Może tam zastać z narządu rodnego, może z czustki, z wątroby, no po prostu i z jelita. No, wszędzie ten nowotwór może być. Dopiero precyzyjne badania histopatologiczne. Ja mam olbrzymi szacunek do histopatologów. Olbrzymi, że tak nam pomagają w naszej pracy, że dzięki nim potrafimy powiedzieć z dużą precyzją, że ten nowotwór to jest to właśnie, albo zmieniają nam całkowicie nasze pojęcie o tym nowotworze. Mało tego,
oni nam wskazują drogę, jak ten nowotwór leczyć. Bo do tej pory nie rozmawialiśmy na ten temat, ale to jest klucz wszystkiego. Znaleźć sposób, jak leczyć, jak mogę dalej Pani pomóc. Niech Pan robi wszystko, co Pan może. Ja jestem gotowa na wszystko. Dobrze, to spróbujemy. Na koniec, Panie doktorze, apel do wszystkich kobiet, młodszych, starszych, szczupłych, tęższych, żeby schudły, mądrych i bardziej mądrych. Ja myślę, że kobiety powinny pozostać kobietami. Powinny być tak, jak po prostu natura je stworzyła, bo uważam, że kobiety są bardzo delikatne, kobiety są bardzo wdzięczne, biorąc pod uwagę taką może aparycję bardziej. Niech takimi zostaną. Są inaczej zbudowane niż mężczyźni, ale mają inne funkcje. Ale niechże chodzą do ginekologa, do lekarza. Niech się badają. Niech ich mężowie i partnerzy przekonują ich do tego, żeby się badały. Naprawdę, bo taki spokój w rodzinie, takie dobre partnerstwo oparte na dobrym zdrowiu, to jest coś przepięknego. I nie ma takiego wieku, w którym powinniśmy zakończyć dbanie o swoje zdrowie. Nie ma, zdecydowanie nie ma. I tutaj życzę wszystkim, żeby korzystali, po prostu korzystali z tego, co w tej chwili mamy. Bo mamy bardzo dużo i naprawdę trzeba tylko umiejętnie to wykorzystać. Czy ktoś z Państwa ma do dzisiejszego gościa pytania? Czy wszystko już Pan doktor powiedział? Już wszystko Państwo wiedzą. Proszę, jednak temat delikatny, żeby nie powiedzieć wstydliwy. Nikt nie chce o nic zapytać? Bardzo dziękujemy. Gościem 252 spotkań medycznych imienia Krystyny Bochenek był dr Jarosław Strzelczyk, ginekolog pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Bardzo Panie doktorze dziękujemy. Dziękuję. A na kolejne spotkania za miesiąc zapraszają Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego i Anna Sojka, Polskie Radio Katowice. Bardzo dziękujemy. Spotkania medyczne imienia Krystyny Bochenek. Radio Katowice.